Udało nam się poznać niezbędne podstawy do dalszej pracy. Czas, abyśmy przenieśli się do świata JIRY i rozpoczęli tworzenie naszych projektów według poznanych zasad, a także poza nimi. Jestem, jak widzisz, na stronie głównej Atlazjana i na stronie JIRY Software, a dokładnie pod stronie. Wybieram teraz opcję, zacznij korzystać za darmo, i zostałem przeniesiony do opcji tworzenia konta, tudzież rejestracji logowania. W tym miejscu możemy wybrać jedną z opcji, której użyjemy do stworzenia naszego konta. Możemy użyć Google, Microsoft, Apple oraz Slack. W moim przypadku będzie to Google, a więc wybieram tutaj konto. Moje konto to jest nauka kursów 13 i też je wybieram. Możemy tutaj zaznaczyć tą opcję lub nie, jeżeli chodzi o oferty dotyczące produktów. Ja nie wybieram tego. Następnie musimy tutaj przejść, kapcze, czyli motocykl, dalej sygnalizacja, czyli zabezpieczenie, oczywiście. Ok, a więc tutaj wybraliśmy sobie adres e-mail, którego będziemy używać, i jeszcze mogę nazwać moją witrynę. A więc niech to będzie kurs GIRA i naciskam, wyrażam zgodę. Ok, a więc to jest proces tworzenia konta i samego rozpoczęcia pracy z nową instancją aplikacji GIRA. Teraz dostaniemy kilka pytań. W jakim zespole pracujesz? U mnie to będzie tworzenie oprogramowania. Jakie stanowisko? Wybierzmy sobie kierownik do spraw produktu. Główne zadania. Wybór wielokrotny. Możemy tutaj wybrać sobie kilka opcji planowanie i koordynacja projektu. Zarządzanie dokumentacją i plikami i doskonalenie przepływów pracy i procesów. Naciskam dalej. Oczywiście te pytania możemy sobie pominąć. Zaś fajnie już coś wybrać na samym początku. Jak widzisz mamy teraz ekran informujący nas o tym, iż nasza instancja Jira jest stworzona. Poczekajmy chwilkę. Ok, ekran się załadował. I teraz jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie pracy, to mamy tutaj wybór Jira Software, a także Jira Work Management, o którym Ci wspominałem. Jesteśmy na samym początku kursu pracy z Giro. Wybierzemy sobie na razie po prostu projekt Kanban, czyli tutaj z lewej strony, ponieważ będziemy zaczynali od omówienia interfejsu. Wybieram dalej. W taki oto sposób wylądowaliśmy na głównej stronie GIRA Software. Witam z tej wiadomości, która informuje nas o prostych trzech krokach, które może nam przedstawić. Wybierzmy sobie opcję: Chcę poznać samodzielnie, ponieważ sami będziemy tutaj zgłębiać po kolei wszystkie elementy GIRY oraz jej interfejsu. A więc w taki sposób utworzyliśmy sobie pierwszy projekt w naszej nowej instancji GIRY, a dokładnie instancji Atlasiana. Jak widzisz, jest tutaj wybrana przez nas nazwa, a więc kursyjira.atlasian.net. W swoim przypadku możesz tą nazwę wybrać jaką chcesz, taka, aby ci odpowiadała. Co widzimy na pierwszy rzut oka, to projekt Kanban, który został utworzony w środowisku GIRY. Zamknę sobie jeszcze Quick Start na samym dole i teraz chciałbym, abyśmy omówili sobie podstawy interfejsu, a później przejdziemy do dalszych kroków. Zacznijmy sobie od lewej strony. Mamy tutaj opcję przechodzenia pomiędzy różnymi produktami, czy też jak w tym przypadku Jira Software, Jira Work Management, czy Administracja. No i niżej właśnie wspomniane produkty. A więc z tego punktu możemy po prostu przenieść się do innego miejsca w danej instancji naszego Atlassiana. Na razie sobie to zamkniemy. Kolejny Jira software. Po naciśnięciu tutaj na ten przycisk zostaniemy przeniesieni do głównego ekranu, gdzie jest prezentowana cała nasza praca, ostatnio używane, wyświetlane przypisano do mnie oznaczone gwiazdką. Tutaj na pewno będzie dużo więcej elementów, co przedstawię Ci oczywiście w dalszej części kursu. Twoja praca omówimy sobie to nieco później. Zaś tutaj, co jest warte zwrócenia uwagi, tu pojawiają się elementy te, które są przypisane właśnie do danego użytkownika, następnie są ostatnie tutaj wyświetlane, na przykład mamy tutaj tablicę Kanban, na którą możemy się przenieść i dodatkowo mamy jeszcze informacje o tablicach, które są dostępne w ramach naszej pracy, czyli w ramach tego, co jest dla nas widoczne, do czego mamy dostęp i z czym możemy pracować. No, to na razie sobie zamknijmy, następnie mamy wyświetlane projekty. A więc tutaj ostatni projekt. Kolejno są filtry, których możemy używać. Filtrów będziemy używać dosyć sporo w trakcie tego kursu, ponieważ na ich podstawie można wyciągać naprawdę ciekawe rezultaty. Przedstawić Ci także JQL, którym jest Jira Query Language, i jest to taki parser do wyciągania większej ilości danych, aniżeli moglibyśmy to zrobić przy pomocy standardowych filtrów. Kolejno mamy pulpity, zespoły, aplikacje. I tutaj przycisk utwórz, który także nas interesuje i którego sobie w tym momencie użyjemy. Po naciśnięciu utwórz pojawia nam się tutaj okienko z tworzeniem zadania. Ja sobie powiększę to okno. I teraz tak na ten moment chciałbym, abyś wiedział, że po naciśnięciu utwórz zostaliśmy przeniesieni do formularza tworzenia zgłoszenia. I na samej górze mamy wybranie projektu. Kolejno mamy typ zgłoszenia. Mamy zadanie oraz epic. Na ten moment chciałbym, abyś wiedział, że zadanie to jest mniejsza część, zaś Epic to jest część większa. To sobie wszystko potem powiemy. Kolejno ustawiamy status według ustalonego workflow. Mamy też jakieś podsumowanie, czyli na przykład nowy login page, napiszmy sobie. Mamy tutaj opis, osobę przypisaną, możemy przypisać nas do tego zadania. Mamy pewne etykiety, których na razie brakuje w naszym systemie, zaś na pewno je dodamy. Reszta na razie nas nie interesuje. Naciskam utwórz i w taki sposób po wybraniu z interfejsu, przycisku utwórz zostało utworzone nowe zadanie na tablicy Kanban w ramach projektu mój projekt Kanban. Słowem wstępu na ten moment, aby Ci pokazać jak działa interfejs. Kolejno mamy oczywiście wyszukiwarkę. Możemy tutaj przeszukiwać całą Jira i wyszukiwać odpowiednie elementy, tym też się oczywiście zajmiemy później. Powiadomienia. Które będą do nas przydzierane, skonfigurujemy sobie także te powiadomienia. Pomoc, jeżeli chcielibyśmy przejść do formularza zewnętrznego lub też znaleźć odpowiedzi na pewne pytania, które już mogły się kiedyś pojawić. Następnie ustawienia jest ich tutaj naprawdę cała masa. Zajmiemy się także nimi. I na samym końcu mamy tutaj jeszcze nasze konto, czyli mój użytkownik, zarządzanie kontem. Mamy tutaj plan. Otwórz szybki start. Profil naszej Jiry. Możemy także ustawić sobie motyw. My pozostaniemy na razie w oryginalnym. Co teraz jeszcze chciałbym, abyśmy zrobili? To zmienili nasz plan i wybieramy tutaj opcję z naszego użytkownika. Wypróbuj plan standard. Naciskam teraz. Jak wspominałem Ci w pierwszych lekcjach, plan standard jest najbardziej powszechnym planem, który jest używany przez użytkowników i administratorów. Pracujących na co dzień z Giro, a więc rozpoczniemy sobie tutaj 14-dniowy okres próbny. Naciskam, zaraz plan się rozpocznie. Mamy tutaj oczywiście też informacje. Kontynuujemy planowanie, monitorowanie. Nie musimy na razie dodawać danych płatności, także wybiorę nie teraz. I tak nasz plan standard. Powinien być już aktywny, odświeżę sobie jeszcze. I jeżeli chodzi o podstawowy interfejs, to na ten moment tyle. A więc tutaj mamy cały górny panel, z którego możemy wybrać wiele opcji. Szczegółowo przejdziemy sobie po każdej z tej opcji. Oczywiście, jeżeli chodzi o interfejs projektu, to omówimy sobie przy okazji lekcji tworzenia projektu, naszego pierwszego projektu. Bardzo dokładnie wytłumaczę Ci, co jest dokładnie czym i w jaki sposób poruszać się po tym interfejsie już dla specyficznego projektu.